Siema. Jak wiecie, ja gram w dużo horrorów. Bardziej popularnych, mniej popularnych. Często są one jakoś poznajdowane na stronach typu itch.io, ale generalnie łączy je jedno. Pasja ludzi do tworzenia gier. No i tutaj mamy taką pasję. Przed wami Lost Fear, czyli gra stworzona w 2 tygodnie przez 13-latka, a gra, która wywoływała u mnie naprawdę duże pokłady niepokoju i stresu, gdy ją przechodziłem. Bardzo, bardzo dobra rzecz i nie mogę się doczekać dalszych rzeczy od tego gościa, bo jeżeli w wieku 13 lat robi tak dobre gry, to co będzie za 5-10 lat? No nic, jeśli horror wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, a ja już nie przedłużam. Miłego oglądania. Sprawdźmy to. Co jest? Jezus Maria, nie skacz na mnie. Jezus, już się bałem. Jakby potwór z menu nam nie wyskakiwał po kliknięciu continue, to byłoby bardzo niemiłe. Is it real? It can't be. I thought I woke up, but this isn't my room. O kurna. Dobra. Lecimy. Te drzwi jak w jakimś Resident Evil. Ja pitole. Dobra. Idę. W ogóle... Czy tylko mnie wkurzają wąskie korytarze? Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi w tym horrorze, wiem tylko, że jest dobry. Czekaj, czy to jest... O kuźwa, to jest horror... To jest jeden z moich ulubionych rodzajów horrorów, szczerze. Gdzie mamy tą samą przestrzeń, która się zmienia, a to chyba na to się zapowiada. Tak, to się na to zapowiada. No. Dobra, wazon. Where the hell am I? Nie mam pojęcia, stary, gdzie jesteś. Ta lampa tam była? Nie wiem. Ja pierdzie, ale to coś... Nie masz pojęcia, w którym momencie coś się stanie. Ile razy będą kazali ci przejść tą pętlę. Tego lupa. O kurwa, dobra. Okej. To nie moje serce jak coś. Okej. Dobra, widzę, że troszeczkę tutaj się pozmieniało. W trochę gorszym stanie jest podłoga. Tapety też się odklejają. Wazon jest przewrócony, a rozbity w ogóle. Do you know the person behind you? Nie, kurwa. Nie. 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 Dobra, są dwie opcje, trzy właściwie. Albo jest jumpscare, albo za mną jest lustro i chodzi o to, że to będę ja, albo za mną nic nie ma. Na-a. Dobra. Za rogu coś wyskoczy? Nie. Ej, ale nie ma drzwi. O kurwa. O kurwa, tam teraz nie ma tego. Ja pierdolę. Kurwa macie. Dzięki Sknerów za Prima. Dziękuję bardzo. Dobra. Teraz jestem w jakimś backroomsach. O co tu chodzi? Proszę, nie każ mi odkręcać tych rur, żeby przekierować gdzieś ciepło, żeby gdzieś się otworzyły jakieś drzwi. Proszę, nie każ mi. Ale tym kręcić mogę, widzę. Okej, dobra. Ale czekaj, to tu kilka bram jest do otwarcia. Aha. Okej. Czyli jeszcze jedna gdzieś jest. What's up? Nie? Dobra. O, dobra, fajnie. O, dobra, nic. Cringe tym. Coś mi tu wyskoczy. Coś mi tu wyskoczy, coś mi tu wyskoczy, coś mi tu wyskoczy, coś mi tu wyskoczy. Coś mi kurwa tu wydupi. I to tak ostro. Dobra.
Ja mam wrażenie, że czasami słyszę nie swoje kroki. Czy tam z lewej strony kogoś nie było przez chwilę? Dawaj, 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 dawaj. Pierdol się! Ty, czemu to nie jest otwarte? Aha! Bo jeszcze jedno jest do otwarcia. Okej. Okay. Ja szczerze, dobra. Szacun dla tego 13-latka, że robi coś takiego. Niezła gra. Już w tym momencie. Niby proste, a jednak fajne. Dobra. Jakaś kartka była, nie? There are times when all I can think about is murdering someone. To nie są dobre myśli, żeby tak kogoś zajebać, nie? To nie są dobre myśli. Dobra, 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 otwarte, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Z prawej nic, nic. Z lewej. I teraz z prawej. O kurwa, to manekin. Ja pierdolę. O kurwa. O ja pierdolę. Tam jest jakiś człowiekopająk. Skoczy na mnie. Dobra. Nie skacz na mnie, nie skacz na mnie, nie skacz na mnie, nie skacz na mnie. Ohohoho, kurwa! Co jest? No ta, węższego się nie dało, nie? Ja pierdolę. Przecież ten pokój jest cieszniejszy od twojej matki. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pier... Dobra, o kurwa, drzwi. Kurwa, nie rób mi tak, okej? Ale jestem... Nie, kurwa, nienawidzę takich... Ja pierdolę. Ja mam jakąś delikatną klaustrofobię, jak tak sobie o tym pomyślę. Mam w chuj. Nie badałem tego, ale mam. Nie podoba mi się to. W sensie, gdyby tu było okno, to już by było git, nie? Ale nie ma, kurwa, ale nie ma. Nie, no jeszcze zegar, kurwa. Super. Pamiętaj, zwycięzcy wygrywają, przegrani przegrywają. Dobra. Talerze? Kurwa, jak u Dolores Umbridge. Ty, to trzeba przekręcić coś. Tylko... Birds fly north in the summer, east in spring, west in fall, and south in winter. North. East. West. Okay. Przechodziłem przez gorsze korytarze. No cóż, nie są mi straszne korytarze. Wpierdalam draże marynarze. No.
Dobra. Czerwone drzwi. Czerwone ściany. Okej. Nie. Siemandzio. Witam. I tu co? I tu jakieś 5 krzesełek, a ja jestem kurwa jeden, wiesz? A co to jest tutaj? O, klucz. Świetnie. Mam wrażenie, że droga do tamtych drzwi nie będzie tak prosta, jak może się wydawać. Jezus Maria. Chce mi się zamknąć oczy. Co jest, kurwa? Ej, też mieliście coś takiego, że ktoś wam kiedyś mówił, że jak zrobicie zeza i ktoś was walnie po plecach, to wam tak zostanie? Tak? Ty, to ja teraz mam coś takiego, wbiłem sobie do głowy, że jak ziewam i mnie coś przestraszy w horrorze, to umrę i się boję zawsze jak ziewam. Ale czemu? No bo patrz, ziewasz i to jest taki wysiłek dla organizmu, że musisz ziewnąć i nagle coś cię przestraszy i wyobraź sobie, że musisz zareagować tak i kurwa, nie wiem, to by mnie rozpierdoliło, kurwa, 100% bym zginął. Wybuchłbym. Prawdopodobnie. Dobrze, że nie ziewałem, kurwa. O, znowu tutaj. Tak, tak, dziadku, a teraz idź spać. Spierdalaj! Kurwo jebana! Oho. Niezłe łóżeczka szpitalne. Oh, crazy, I was once, kurwa. Dobra, dawaj te drzwi. Is it weird that I like the sound of screaming? Nie, spoko. A co jeżeli twórca tej gry nagrywa swoich graczy mikrofon, im zbiera dźwięki i potem przesyła sobie ich krzyki i faktycznie delektuje się tymi dźwiękami rozpaczy graczy, którzy są zdemolowani psychicznie przez jego gry? 13-latek? Wiesz, kurwa. Różnie bywa. Psychol nie musi być wcale mega stary. Jeffrey Dahmer kroił żaby jak miał 7 lat. Dobra. O! O proszę! No nie chciałbym spaść ani z lewej, ani z prawej. O kurwa, co to jest? Pajączek, pajączek. Dużo ma rączek. Drzwi? Dobra. Jest git. O kurwa. Dobra, uwaga! Jest dobrze. Ej, to jest strasznie creepy, kurwa. Źle się czuję. Nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Co to za cisza? Graj muzykę, kurwa. Gdzie te bębny? Niech coś dudni. Kurwa. Dobra. Jestem gotowy. I should find something to break these planks. Świetnie, kurwa, świetnie. Świetnie.
Idziemy po młotek albo łom. Łom już jest, teraz tylko łom potrzebny. Dobra. Nie bój się, nie bój się. Ludzie niech swoje myślą, kurwa. Dobra. O Jezus. Zasada horrorów, jak cisza trwa więcej niż 3 sekundy, to zaraz coś jebnie? Kurwa, co jeżeli na przykład horror jest cały bez dźwięku? O kurwa. Nie no, dźwięki w horrorach są ultra ważne, ale granie ciszą też jest zajebiste. Ja uważam, że wcale nie musi być, wiesz, takiego, powiedzmy, budowanego na siłę napięcia jakimś ty, kurwa, tylko czasami cisza jest właśnie bardziej przerażająca. Właśnie przez to, że daje ci zwiastun, jakby coś miało się wydarzyć, a wcale nie musi. Dobra, czy ja mam tam skoczyć? O kurwa. Ty, a nade mną pewnie jest ten pajączek. Co jest? Jezus Maria, co to kurwa jest? Co jest? To jak SCP jakiś, kurwa. I tried to wake up. Dobra, czyli to była jakaś pętla w głowie? But now I'm one of them. Soon you'll be two. Thanks for playing. My name's Vasco Roa. 13-latek to zrobił w 2 tygodnie, kurwa! Ta gra jest świetna.